Dzień dobry, witam Państwa. 32. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności Olimpijczyków już niebawem. Na spotkaniu Mieczysław Nowicki, Lucjan Józefowicz i Jan Kudra. Mieczysławie, powiedz wszystkim, skąd się wzięło Wyścig Solidarności i Twoje połączenie i Olimpijczyków? To już ładnych kilkadziesiąt lat, kiedy zrodził się pomysł, aby dodać w tym drugim trzonie i Olimpijczyków. Wtedy szefem zarządu regionu był pan Janusz Tomaszewski. Solidarność w tym okresie przed 2000 rokiem miała wzloty i upadki. Raz nazwa sama Solidarność była pomocna, a czasami przeszkadzała, krótko mówiąc. Stąd pomysł się zrodził, żeby tytularnie zmienić tą nazwę. No, myślę, że Andrzej Słowik, kiedyś go wiele razy pytałem o tym, o to, czy nie ma jakichś uwag, że się pojawili Olimpijczycy. On mówi, że absolutnie nie, że to dodało dalszego rozwoju tego wydarzenia. Ja się cieszę, że to się zrodziło wtedy, kiedy szefem Towarzystwa Olimpijczyków był mecenas Ryszard Paruski i wspólnie od 1996 roku ta impreza tak się nazywa. Olimpijczycy są dumni, że taka impreza, tak dobrze postrzegana, dedykowana głównie dla zawodników w Polsce, taki był pomysł. Ja myślę, że on się nie zmienił. Strategia kierownictwa zarządu regionu Ziemi Łódzkiej, dyrektora Kręca, jest w dalszym ciągu taka sama. Jak niektórzy używają w innej imprezie narodowy tur, to ja bym powiedział, że jak się to ma do narodowego, kiedy tylko jedna reprezentacja może brać udział w tym narodowym turze. Wyścig Solidarności, tak jak przed chwilą powiedziałem, jest adresowany dla tych wszystkich, którzy chcą swoich sił sprawdzić. I to trwa. Jako środowisko kolarskie jesteśmy dumni i wdzięczni, że możemy po raz kolejny, 32 już raz w tym wyścigu brać udział. Olimpijczycy, którzy są obok, ci, którzy wskazywali drogę, właściwą drogę do mojej przygody kolarskiej. Tokio, igrzyska w Tokio niebawem. Wy też uczestniczyliście w igrzyskach w Tokio. Jak wyglądała podróż do Japonii? No coś wspaniałego. No trudno sobie w ogóle wyobrazić, że coś takiego nas mogło spotkać, ponieważ ta trasa Żurnika to nie bardzo chodziło od Rapuły, bo to była bardzo droga podróż. Wymyślili ją przed biegu północy. Także z Rosjanem byliśmy z większego wyścigu na biegunie północy o godzinie 11 w nocy naszego czasu. I 27 byliśmy, żeśmy lecieli. Ale lecieliście specjalnym samolotem? Nie, ten samolot to była dość skomplikowana podróż, ponieważ mieliśmy odlot do Kopenhagi. Tam zbierała się grupa olimpijczyków. Potem żeśmy wsiedli w Kopenhadze do Sztokholmu. Tam dołączyli Niemcy, Francuzi i Szwedzi. I ze Sztokholmu 8 godzin lotu na biegunie północnym do Anszelasza, do stolicy Alaski. Proszę sobie wyobrazić, że tam żeśmy dogonili ten czas, który mieliśmy w Warszawie, ponieważ była godzina 15. No i wtedy wypadało nam zjeść obiad tego. No, 15 na Alasce w tym czasie był 27 wrzesień, to już tam niektóre szczyty były podsukrzone tym śniegiem, no i za chwilę był zmrok i 8 godzin lotu w dużych wysp aleuckich wylądowaliśmy o godzinie 19, ale już innego dnia w Tokio. Była pierwszym gościem wyścigu i zwykle pierwszym gościem na każdym spotkaniu z władzami lokalnymi. No właśnie, świętej pamięci Maria Kwaśniewska-Maleszewska dla przypomnienia brązowa medalistka z igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku w rzucie oszczepem. Ona została też zarażona tym wyścigiem wtedy, kiedy ja byłem w urzędzie w Warszawie. Dyrektorem był Tadeusz Mytnik i wspólnie żeśmy Marysię namówili. Na początku to tak z dystansem do tej propozycji podchodziła, ale jak przyjechała pierwszy raz, potem następny, to trudno było, żeby to wydarzenie było bez jej udziału.
czy Wiesiu Rutkowski, no, czekali z utęsknieniem, tak jak młodzi ludzie przed laty oczekiwali, kiedy będzie maj, kiedy będą słyszeć sygnał wyścigu pokoju. To są rzeczy, które dla młodych pokoleń są nieznane i to jest normalne, ale tak to się działo. Stąd tych olimpijczyków, no warto by zrobić taki przegląd, ilu olimpijczyków tutaj w tym wyścigu się pokazywało. I to myślę, dużo. No właśnie, trudno. Dużo. Podpowiedziałaś mi Marysię, no ale Marysia była tak naprawdę zauroczona tym, poznała od podszewki. I sama zauroczała całą resztę. No właśnie. Swoją osobą, swoimi opowieściami. Czy to etap dobiegał końca, ale dalszy ciąg, kolumna wyścigu, jadła obiad, kolację, władze przyjmujące miasta etapowe, mety, które się kończyły, słuchając Marysi, można by słuchać jej do samego rana i myślę, że ona wniosła wiele też do tego wydarzenia i sądzę, że tutaj warto by było też wymienić kolejnego mistrza, Zygmunta Smalcerza, podnoszenie ciężarów, mistrz olimpijski z igrzysk w Monachium. Sądzę, że no, to nie jest sztuka, żeby ściągnąć tutaj z 10 olimpijczyków, by przyjechali. No myślę, że jest to realne i możliwe. No, tylko ci znani, utytułowani, to tak jak powiedziałem, są w reżimach treningowych, przygotowują się do dużych wydarzeń, a pokolenie tych innych traktuje troszkę takie spotkania, takie wydarzenia, nawet zapraszając ich tutaj, w inny sposób. Nie chciałbym tego nazywać wprost, ale pryzmat pieniądza odgrywa dużą rolę w ich spojrzeniu. My, czyli moje pokolenie, traktowało sport, zaangażowanie nieco inaczej. Dla nas było ważniejszym założyć koszulkę z białym orłem. Nie pytaliśmy, co z tego będziemy mieć i za ile będziemy pogodzić. Za 2 tygodnie toczymy się dalej z tak kolejną edycją wyścigu Solidarności Olimpijczyków. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również. I do zobaczenia w Pabianicach i w Łodzi, Kutnie, Płocku, Koluszkach, Sieradzu. Zapraszamy Państwa wszystkich piękne, na wyścig. Piękne miejsca, urokliwe. A i życzliwość gospodarzy jest też niemała, za co już dziś awansem możemy im podziękować, że biorą ciężar i zobowiązania organizatora na siebie.